sportowe. Po majowej przerwie witam Marta Walaszczyk, Radio Rotunda, serwis sportowy, zapraszam. Nie cichną kontrowersje po żużlowych derbach ziemi lubuskiej. Po ogłoszeniu wiadomości o śmierci Lee Richardsona mecz na stadionie w Gorzowie trwał dalej. Dlaczego? Odpowiedzi szuka Katarzyna Wilmińska. Lubuskie derby żużlowe sezon na sezon stają się coraz bardziej kontrowersyjne. Tym razem temat świętej wojny między klubami jeszcze długo nie ucichnie. Hasła "Zdech pies Falubas" wydawały się chlebem powszednim. Kibice Stelmetu Falubas poszli jednak o krok dalej i wywiesili flagę z hasłem "W lewej flaszka, w prawej nóż Katarzyna Jancarz", nawiązującym do żony legendy gorzowskiego speedwaya Edwarda Jancarza, który został przez nią zamordowany. Jednak kontrowersyjna sektorówka została przyćmiona przez inne wydarzenie. Po siódmym biegu poinformowano o tragicznym wypadku podczas meczu Betardu z Marmą. Brytyjski żużlowiec Lee Richardson zmarł na stole operacyjnym od obrażeń wewnętrznych. Mówi się, że Gorzów, który był gospodarzem spotkania, nie uszanował pojęcia żużlowca. Po tej informacji kierownik zawodu złożył wniosek o przerwanie meczu. Sędzia nie wyraził zgody, a zawodnicy zaakceptowali to i pojechali ósmy bieg. Mecz można było uznać za odbyty. W 9 i 10 biegu gorzowianie przyjeżdżają na 5-1 i w tym momencie żużlowcy Falubas zaczynają się buntować, że zawody jednak nie powinny być kontynuowane. Co ciekawe, kierownik Stelmetu sam przyznał, że o śmierci Richardsona wiedzieli już od pierwszego biegu. Ciężko powiedzieć, jak powinno być rozegrane to spotkanie. Jedno jest pewne, za zamieszanie na stadionie nie są odpowiedzialni jedyni gospodarze, jak to przedstawiają niektóre media. Kto wie, czy wyrachowanie Zielonogórzan nie zostało spowodowane niesprzyjającym wynikiem 44-21 dla gorzowian. Szkoda tylko, że kolejny raz kibice zamiast obejrzeć sportowe widowisko są ciągani w grę prezesów, ze śmiercią zawodnika w tle. Dla Radia Rotunda, Katarzyna Wilmińska. Robert Lewandowski, wielka nadzieja polskiej piłki. Materiał o nim przygotował Bartłomiej Tokarski. Robert Lewandowski, w tym momencie na ustach całej Europy, kto wie czy nie świata. Polski zawodnik, który swoje pierwsze kroki piłkarskie stawiał w warszawskiej Delcie, po czym przeszedł do warszawskiej Legii, gdzie niestety nie poznali się na jego talencie, o co z pewnością działacze mają do siebie pretensje do dziś. Po tym nieudanym okresie Lewy trafił do Znicza Pruszków, aby 18 czerwca 2008 roku przejść do poznańskiego Lecha. W barwach kolejarza zagrał 58 meczów, w których strzelił 32 bramki. Po mistrzowskim sezonie przyszedł czas na zwojowanie Europy. Do prasy gruchnęła wiadomość o transferze do Borussii Dortmund. Tam Lewandowski nie miał najlepszego startu, przegrywając z rywalizującym Lukasem Barriosem. Sytuacja ta zmieniła się, gdy ten w drugim sezonie nabawił się kontuzji, która wykluczyła go z gry. Kto wie, czy to właśnie nie ten moment zadecydował o tym, w jakim miejscu jest teraz Robert. Ubiegły sezon był dla Lewandowskiego niezwykle udany. Zdobył w całym sezonie we wszystkich rozgrywkach 30 bramek, z czego 22 w niemieckiej Bundeslidze i dzięki temu osiągnięciu został wybrany do 11 sezonu oraz najlepszym graczem całej Bundesligi. Co dalej będzie z Robertem? Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Europy na boiskach w Polsce i Ukrainie. I według wielu ekspertów to właśnie ten turniej da odpowiedź, jak mocny psychicznie i piłkarsko jest nasz super snajper z Polski. Dla Radia Rotunda Bartłomiej Tokarski. Znamy już mistrzów Hiszpanii, Polski, Niemiec, Włoch oraz Anglii. W niedzielę byliśmy świadkami końca sezonu w Hiszpanii, gdzie Real Madryt mistrzostwo świętował na Santiago Bernabé. W Niemczech drugi sezon z rzędu króluje Dortmund, we Włoszech niesamowity Juventus, w Anglii ambitny Cities. W Polsce powiało jednak sensacją. Po słabej wiośnie Śląsk jednak zdołał obronić pierwsze miejsce w tabeli i to on świętował zdobycie mistrzostwa Polski. W minioną niedzielę byliśmy świadkami końca sezonu dla drużyn hiszpańskich. W ostatnim meczu tegoroczny mistrz Hiszpanii Real Madryt pokonał Majorkę 4-1 i tym samym ustanowił nowe rekordy, a mianowicie 121 strzelonych bramek przez Cristiano Ronaldo i jego kolegów oraz 100 zdobytych punktów w sezonie. Na Wyspach natomiast powiało sensacją. Po 44 latach przerwy The Cities powrócili na fotel mistrzów kraju, pokonując w doliczonym czasie gry Queen's Park Rangers 3-2. We Włoszech niesamowity Juventus, który w tegorocznych rozgrywkach nie poniósł ani jednej porażki, w pełni zasłużenie zdobył kolejne mistrzostwo Włoch. Natomiast wielkie trio z Niemiec, Lewandowski, Błaszczykowski i Piszczek, uszczelnili dublet, zapewniając sobie mistrzostwo kraju oraz Puchar Niemiec, pokonując Bayern Monachium 5-2 w finale, gdzie głównym bohaterem tego spektaklu był Robert Lewandowski, który w tym dniu uszczelił hat-tricka. Jednak największą niespodzianką w tegorocznym sezonie piłkarskim było zdobycie mistrza Polski przez Śląsk Wrocław, który na wiosnę zawodził, ale dzięki świetnej jesieni zdołali zostawić za sobą rywali. Można dodać, iż Lech Poznań, który co prawda uplasował się na czwartym miejscu w tabeli, to dzięki nowemu trenerowi Mariuszowi Rumakowi kolejarz powrócił na europejskie tory, którym niewątpliwie jest start w europejskich pucharach. Dla Radia Rotunda Mateusz Chlebowski.
Dziękuję za uwagę. Kolejna porcja sportowych newsów już za tydzień.